Wiceminister edukacji Urszula Augustyn odwiedziła Wałbrzych, by wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół omówić pewien tajemniczy projekt. Niestety nie zdradziła jego szczegółów, ponieważ pierwsza ma go ogłosić premier Ewa Kopacz. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa. Stąd tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Temat bezpieczeństwa jest dla wszystkich bardzo istotny, natomiast najważniejsze jest to, żeby wszystkie treści, które rodzą się gdzieś w głowach urzędników, ekspertów i wszystkich naprawdę najmądrzejszych ludzi, były skonsultowane z tymi jeszcze mądrzejszymi, czyli z praktykami. I to jest istotne, żeby takie debaty, takie dyskusje aranżować właśnie tam, gdzie są praktycy, bo oni najwięcej wiedzą, piękniej potrafią się swoją wiedzą podzielić. Niestety nie było nam dane dowiedzieć się szczegółów owego tajemniczego projektu, mimo że najpierw pani wiceminister wyraziła chęć podzielenia się nim. Ja przywożę oczywiście gotowy projekt i z tym gotowym projektem chcę razem z państwem się podzielić i porozmawiać o tym, czy będą państwo uważali, że on jest przygotowany dobrze, czy też nie. Jasne, że oprócz projektu potrzebne są pieniądze, więc o tym też będziemy rozmawiali, jak to zrobić, żeby w tej szkole było naprawdę bezpiecznie. Na szczegółowe pytanie dotyczące treści projektu odpowiadała wymijająca. Ja myślę, że nie będę uprzedzała faktów. Ten projekt pokaże pani premier Ewa Kopacz i ogłosi go jako projekt rządowy, natomiast on będzie wtedy mądry i dobry, kiedy będzie naprawdę na samym dole z wszystkimi najważniejszymi ludźmi, czyli z praktykami skonsultowany. Nie dowiedzieliśmy się jednak, co tak naprawdę było konsultowane, ponieważ pani Augustyn chce, aby premier Kopacz jako pierwsza ogłosiła publicznie założenia nowego programu. Pani redaktor bardzo by chciała wiedzieć coś, co chce powiedzieć pani premier, więc ja myślę, że na razie sobie to darujemy. Raz jeszcze powtórzę, że najistotniejsze jest budowanie tego dobrego klimatu. Taka szkoła z dobrą atmosferą, z dobrym klimatem, to jest szkoła, do której będą chciały chodzić dzieci, ale także do której zaufanie będą mieć rodzice, no i będą się w niej także dobrze czuli, dobrze spełniali nauczyciele. Nieco więcej dowiedzieliśmy się od wiceprezydenta Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka, który odpowiada głównie za edukację w mieście. Projekt dotyczy rządowych programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Będą dotyczyć nie tylko inwestycji w infrastrukturę, ale także w szkolenie nauczycieli pod kątem radzenia sobie z nowymi zagrożeniami czekającymi na dzieci i młodzież w internecie. Te propozycje, które zostały tutaj przez panią minister przedstawione, są kolejnymi propozycjami na przyszłość. I myślę, że są one ciekawe, atrakcyjne dla poprawy bezpieczeństwa w naszych szkołach i szczególnie z punktu widzenia także i finansowego, dlatego że będzie to zaproponowana pewna pula środków finansowych, aby to bezpieczeństwo doskonalić i poprawiać. Szczególnie bardzo ciekawe tutaj propozycje tutaj padały z punktu widzenia przestępstwa w cyberprzestrzeni, co myślę, że jest to chyba szczególne wyzwanie naszych czasów, ale także i pewna wiedza, która jest nam wszystkim bardzo potrzebna. No, szczegółów tutaj takich nie było tutaj przedstawianych, natomiast przede wszystkim chodzi o ciągle doskonalenie wiedzy w zakresie chociażby kadry pedagogicznej, która mówiąc o pewnych zmianach, jakie następują, szczególnie kadra doświadczona z pewnym stażem pracy, nie posługuje się tak dzisiaj jeszcze w pełni pewnymi osiągnięciami właśnie chociażby komputerem czy tymi programami komputerowymi, aby mogła swobodnie posługiwać się tak, jak posługuje się obecnie dzisiejsza młodzież. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej przypomniał natomiast, że miasto zainwestowało w ciągu ostatnich kilku lat znaczne środki finansowe w program Szkoła Odnowa i dzięki modernizacji praktycznie wszystkich szkół poprawiło się także bezpieczeństwo przebywających w nich uczniów. W planach jest jeszcze instalacja oświetlenia wokół szkół, tam gdzie jeszcze go nie ma, oraz instalacja kamer monitoringu nad wejściem do każdej placówki.